Witamy w sierocińcu. Wydaje się, że dzieci są w bezpiecznych rękach. Komu bardziej się poszczęściło? Sami zdecydujcie. Ale to Lia ma plecak Lajki. I co? Nie podoba wam się? Przyjaźń na zawsze. Super. Warto było pstryknąć palcami. Lia to zdecydowanie złote dziecko. Ale iPhone będzie lepszy w śmieciach. Czasami śmietnik może być fajniejszy od supermarketu. A, chyba Elka nie cieszy się z tekturowego przysmaku. Ale ohyda. Nie, nie, to nie ona! Nie powinna była wkurzać Ryśka. Wow, iPhone 13. Ten facet to prawdziwy czarodziej. Gdyby tylko wiedział, którą ręką wysyłał prezent. Mam dość tych jabłek. Alarm! Przestań narzekać. Chwytaj iPhona. Powinnaś uważać. Z wyobraźnią Elki wszystko gra. Za mało lajków? Żaden problem. Cóż, dokonała tego. Teraz ma zakaz. Zobacz, pojawił się Flyphone. Nieźle. Lia ma zapas chipsów. Nie, żebraków nie wpuszczamy. Nie ma co liczyć na więcej za centa. Kto powiedział, że wyjadanie ze śmieci jest złe? Skitesów nigdy za wiele. Naprawdę, Lia? To Skittlesolandia. Ach, ona tu jest? Wow! Hej, co to za trzęsienie ziemi? Teraz słodycze są zakazane przez lekarza. Ulubiona piosenka od rana jest idealna. Super, prawdziwa gwiazda jako budzik. I wszyscy są zadowoleni. Wow!
Taka miska wystarczy? Może basen będzie lepszy? Dzień zaczyna się od głośnej muzyki. Elka płaciła za występy. Przerzuta. Daj komuś innemu. Lia jest na wystawie Pringlesów. To hot dog niespodzianka. Wow! Co jest następne? Fuj, okropny makaron. Powinna uważać, gdzie wkłada ręce. Lepiej nie żartować z rekinami. Lepiej się z nimi pobawić. Ela ma koszmary, bo nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału. Duża paczka słodyczy to magnes na aroganckich znajomych. Wszystko wzięli i uciekli. Jak słodko. Nie, nic nie zostało. Tylko śmierdzący jest pleśniały. Idealnie odstrasza kolegów. Dlaczego Elka przyniosła to do szkoły? Ach, o jednego mniej. I tyle. To serowy sejf. A ty delektuj się zapachem. Fajna impreza, ale czegoś brakuje. Teraz impreza będzie bardziej kolorowa. Każdy ma kawałek za milion. Spłukana Elka i jej skromny prezent. Albo i nie? Taką taśmową stylową nie trzeba się wstydzić iść na randkę. A tak w ogóle, to czas subskrybować nasz kanał i chwilę z nami zostać. Dyrektor sierocińca nie tylko wzywa na dywanik. Dziewczyny, mam dla was wiadomość. Rodzinna zagadka została rozwiązana.